No, szybka akcja przy pomocy żółtej dzisiaj, a dotyczy tej piramidy. Będę teraz zaczepiał to, to, tamto, odsunę, zdejmę, przesunę, poustawiam, żeby było git. No, a to jest to dziadostwo, co mnie ostatnio tak wkurzyło na filmie. Nie chcę więcej tego oglądać. Albo to po prostu pozaspawuje wszystko i będzie już nie do ruszenia nigdy. No, 10 razy wsiadłem i zsiadłem, może 12, ale zaczepione do najważniejszych w trzech miejscach. Teraz zobaczymy, czy podniesie, bo no, teoretycznie powinien podnieść przecież, nie? Po co ja na takich obrotach go trzymam, to ja nie wiem. O! Wałek. No i zobaczmy. Elegancja Francja. Na malutkich obrotach. Teraz tak jak mówiłem. O. Ale sobie zrobimy miejsca, żebym się nie musiał tutaj dusić. Oj nie. Bo ja je tu postawię, będą mi przeszkadzać, inaczej ten... O, tak będzie dobrze. Pyk. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy to się teraz da zdjąć. W którą stronę to się opuszcza? Patrz. Teraz jak dam na dół, to przykręcam. Chyba. Trzeba założyć to na głowę, bo dwie ręce potrzebne. Macie jakiś inny patent? Na kamerkę? Nie, drugą stronę. Proste widzę. Kultywator w powietrzu jeszcze. Ale się opuszcza. Kawał klamota, muszę wam powiedzieć. Ten kultywator. Ale go na razie nie będę używał, tak jak mówicie, bo bym go połamał tam na tych pniakach i tak dalej. Pyk. Oła, i pyk. Paznokieć dostałem. No patrz, i teraz weź to podnieś. No dobra, podniosę. Dobra. Mogłem już tam zdjąć, ale dobra. I teraz zajeżdżamy z drugiej strony.
No, z oponami trzeba uważać, bo teraz nie ma belki. No się te lagi obijają. Oj nie, tamtej nie sięgnę. Rękawiczek nie wziąłem. O ty jasna cholera. Dobra. Chyba nie będę tego nagrywał, bo to może być straszne. To mówicie, że są lepsze te zapinki od tego, od tych takich pstryków. No to byłoby nieźle, jakby kupić jakieś lepsze. Oj, nie da rady, muszę cofnąć. Żeby tylko nie pogiąć. Tutaj nie sięga, to jasny gwint. No, zapięty dół, teraz do góry. Trochę głupio zrobiłem, nie? Kurczę blady, jak wymierzyłem. No prawie. Ale to się skręci. O. Pyk. Pyk. Chodziło. I elegancja Francja. Dobra, niech tutaj na razie. Pomyślimy potem, co z nimi zrobić.
porządna brona. Rama konkretna. Wszystko jest jak trzeba. Ty gacie. To mi się nie podobało. No teraz kultywator. Ale kultywator gdzie? Tu musi być dostęp do... No dobra, która lepsza brona najpierw? Bo to jest też kwestia tego, czym w pole będę jechał. Te są pospinane tu łańcuchami konkretnie. Tam nie ma jednego łańcucha, trzeba będzie go przysposobić. Ta wygląda dosyć dobrze tutaj. Czy ta co miałem wcześniej? Ta na tej ramie od kultywatora. Aha, bo tu ją zaspawywałem, żeby ona mi się nie odtegowywała. Tu trochę dorabiałem, no. Nie wiem. Dobra, zaraz przesunę to. Może tu się zmieści skubaniec. Musiałem tylko koła dojechać tam do końca. Może się zmieści. Ty kurczak. O, to jest. Teraz to jest. No i on się tu zmieści. Dobra. Będzie. Oj, nie będzie. Jeszcze raz. No może. To jest. No i jak nie miałem kultywatora, tak teraz mam dwa. Oż ty gadzie. Wiecie co się stało? Daleko zajechałem z tamtej strony. Teraz
No patrz. O, dobra. Milimetr. Elegancja Francja. Nie jest tak źle, powiem wam. O, pasuje fajnie do 60. Może najpierw tą zabiorę, bo potem przestawiać wszystkie maszyny, to wiecie jak to jest, nie? Dobra. Teraz zakładamy belkę. Ale chyba tutaj się ona teraz nie zmieści. No nie zmieści się, trzeba odjechać. No i zobaczcie, teraz pokazałem wam mniej więcej ile taka robota zajmuje. Niby prosta rzecz, nie? Przestawić dwie maszyny. Lekko co tam przy bronie zgasiłem film gdzieś na 10 minut. A tak to cały czas było nagrywane z życia wzięte. No i widzicie ile to trwa. Także nie jest to wszystko takie proste jakby się wydawało. A zwłaszcza w pojedynkę. Tu jeszcze. O kurczę. Nie. To jest za ciężkie. Ale ją wsunąć mogę. Dobra. No bo jak się postawiło, właśnie muszę te, widziałem, dzięki Błażej i tam jeszcze kolega, któryś podpowiedział, zorów sobie stopkę. Błażej pokazał mi jak. Świetny pomysł, na pewno go zrealizuję. Przyspawam jakieś coś, no nie wiem, obojętnie jak to ma wyglądać, bo wiem o co chodzi, zasada działania jest jasna. Dobra, na razie to zostawiamy tak jak jest. No i co, i przydałoby się jeszcze zetorem zająć, nie? Bo wiecie o co chodzi. Żeby ten 47 stanął na własne nogi,
koła. Tylko tu jest w tym zawieszeniu jedna rzecz, która mnie martwi. Widzicie? Odcięte to jest tak jakby. Bo nie sądzę, żeby było urwane, a raczej odcięte. I muszę to przyspawać. Ale czy to będzie dobry pomysł, spawanie tego? Znaczy ogólnie przyspawać, tak, to jest dobry pomysł, ale mówię, czy to nic się nie zmieni, jak to będzie przyspawane tak, jak w tej chwili jest? Co najwyżej ewentualnie, nie wiem, czy to opuszczę, czy to, co się da z tym zrobić, żeby to było na równo, ładnie zalane i jak trzeba. Bo to domyślam się, że jest rodzaj amortyzatora tej osi. Żeby ona tutaj... Nie, to bzdury gadam. Do czego to jest? Żeby ona się, aha, nie skręciła, nie złamała tam w dół. To jest takie wzmocnienie tej misy tutaj z przodu, tej osi. No widzicie, człowiek się nie zna na mechanice i głupoty gada. Ale mniejsza z tym, ważne, że załapałem, o co chodzi. No i to w każdym razie idzie do tego 47 czerwonego. Ale jak będę to ściągał, to zdałoby się od razu zmienić ten simmering, co tam jest. Bo co prawda założyłem nowy, ale nie podoba mi się. Znaczy on jest dobrze założony, ale nie podoba mi się coś innego. Ale co konkretnie, to wam pokażę, jak będę to robił. Tymczasem akcja dzisiejsza udana. Także w sumie to drugi dzisiaj film. Staram się nagrywać 2 filmy dziennie, jak się da, w różnych tematykach. No i to idzie. A jeszcze wam tylko jedną rzecz powiem. Też taki temat rzucę do dyskusji. Byłem dzisiaj na złomie, słuchajcie, i kupiłem resor stary. Kupiłem resor stary. Przyznajcie się w komentarzu, kto podpowiadał, bo nie pamiętam. Żeby, słuchajcie, go tutaj gdzieś tak, znaczy z tej strony go tam, żeby te odkładnie, czy to przy tej trójce, czy przy dwójce, bardziej go po prostu kładły. I teraz tak, jak ja go tutaj, ile on tutaj ma wystawać? Czy to jest kwestia jak najdłużej, czy nie? No i jak go przykręcić? Bo takich otworów to ja nie zrobię. O ile dziurę wywiercić mogę w tym lemieszu, to ze śruby zamkowej nie wcisnę. Dlatego pytam, czy to przyspawać, bo mogę przyspawać to tak, te przedłużki od resorów. Czy to po prostu zwykłą śrubą, normalnie na dziesiątką śrubą dwie dziury zrobić, nie wiem, tu, przyspawać, przykręcić to i na jakiej wysokości? Czy tu na tym, czy nieco wyżej na przykład, żeby to tak szło. No i ile tu ma wystawać, a ile być tutaj schowane, bo one są chyba to, co załatwiłem, około półmetrowe. Bardzo proszę o komentarze w tej sprawie, bo to by się naprawdę, naprawdę przydało. No, a ta trójka całkiem niezła. 1970. No jakiś tam. PZ330. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!